Kraków, 17 lipca 2010 roku. Jesteśmy na placu Matejki i tutaj mamy pomnik grunwaldzki oraz pomnik grób nieznanego żołnierza. Dzisiaj w ramach obchodu rocznicy 600-lecia Grunwaldu będzie odsłonięty pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Parku Strzeleckim. Po drodze orszak złoży za chwilę wieniec pod pomnikiem grunwaldzkim i pomnikiem grobem nieznanego żołnierza. Panie Honorowe Wojska Polskiego, Bractwo Kurkowe, władze miasta Krakowa. Witam zaproszonych gości, mieszkańców Krakowa i turystów. Witam serdecznie na uroczystości 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, Tannenbergiem oraz w 100-lecie odsłonięcia monumentu grunwaldzkiego ufundowanego przez wielkiego patriotę, artystę i męża stanu Ignacego Paderewskiego w 500-lecie zwycięskiej bitwy nad Zakonem Krzyżackim. Bardzo proszę orkiestrę o odegranie hymnu państwowego. Bractwo, baczność. Mam
Rozpocznijmy. Przypominając chwile, które miały miejsce 100 lat temu, proszę o odczytanie tekstu, który wówczas wygłosił marszałek krajowy Stanisław Hrabia-Badenio. Bardzo proszę. Ekscelencjo, panie prezydencie. Ekscelencjo, panie wojewodzie. Szanowny panie przewodniczący Rady Miasta. Czcigodna Rado Miasta Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Czcigodny księżeń Buhacie. Czcigodni mieszkańcy Krakowa. Pięciowiekową rocznicę bitwy pod Grunwaldem staje dziś w Krakowie myślą, sercem i sumptem wielkiego polskiego artysty i obywatela pomnik zwycięzcy pod Grunwaldem króla Władysława Jagiellonii. Tak jak dziś, tak też i przed pięciu wiekami był dzień dzisiejszy wielkim świętem, świętem radości i triumfu, bo to zwycięstwo uwolniło kraj od zuchwałej napaści i niesłusznego zaboru, a Polskę od grożącej zagłady i niewoli. To był triumf sprawiedliwości i dobrej sprawy. W tym dniu też chcemy nie tylko we wspomnieniach przeszłości szukać siły i otuchy na przyszłość, ale chcemy oddać cześć pamięci wielkiego króla, któremu naród zawdzięcza swój byt, swój rozwój gospodarczy i swoje dzisiejsze istnienie. Gdybyśmy byli narodem szczęśliwym, pełnym rozwoju niezawisłego bytu narodowego, państwowego, moglibyśmy w dniu dzisiejszym, przenosząc się myślą pięciowiekową przeszłość, oddać się wyłącznie usprawiedliwionym uczuciom radości i chwały. Lecz ciężkie i groźne położenie naszego narodu wkłada na nas równocześnie obowiązek poważnego skupienia ducha, sumiennego rozpamiętywania naszego obecnego położenia, szukania na podstawie wspomnień i przykładów przeszłości dróg, które by nas do lepszej przyszłości wiodły, a przede wszystkim unikaniu błędów, które nam najświetniejszych zwycięstw wykorzystać nie pozwoliły. A teraz niech spadnie ta zasłona, która ten pomnik zakrywa. Niech go przyjmie w opiekę ta polska stolica, która była świadkiem chrztu Jagielły, i niech go przechowuje z tą samą czcią i miłością, z jaką przechowywała tyle drogich nam pomników przeszłości. Niech ten pomnik będzie poprzez czasy drogowskazem wiodącym do wierności Boga, do gotowości, do ofiar na rzecz ojczyzny i do wielkich narodowych cnót.